Programowanie, sensor i tak zwana głowa oświetleniowa. Ten pokaz studenta Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wymaga sceny. Został zrealizowany w studiu firmy ProLight, które jest wyposażone w odpowiednie źródła światła. W ramach pracy dyplomowej powstało stanowisko umożliwiające śledzenie przemieszczenia aktora w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych głów oświetleniowych. Piotr Cebo za pomocą gestów może zmieniać szerokość wiązki światła, jej natężenie lub barwę. Stanowisko składa się z komputera, oprogramowania zrealizowanego w języku C++, sensora Kinect oraz inteligentnych głów oświetleniowych. Program Kinlight analizuje i przetwarza dane uzyskane z sensora Kinect. Komputer wysyła sygnały sterujące do głów oświetleniowych. Aktor na scenie sam może sterować oświetleniem. Czy dzięki temu w teatrze będzie mniej pracowników?